wypowiedziałam się za tym, aby wszyscy byli ubezpieczeni i przeciwko temu, żeby zmieniać coś w ustroju prokuratury. To jest skandal, żeby ktoś, kto pracuje dłużej, otrzymał pieniądze dużo mniejsze. Czemu tak bardzo mało, mimo wszystko, są takie przydziały na kulturę i nakłady na ten? Jak może człowiek młody, który ma, załóżmy, wejść w życie, pracować za 1600 czy 1700 zł, jeżeli on nie ma zdolności kredytowych, nie może wziąć pożyczki? I będę chciała, żeby się zmniejszyły kolejki do lekarza, żeby każdy miał dostęp. Za tym będę głosowała. Prezydent mojego miasta nie wziął udziału w tej audycji i przez to stracił możliwość promocji Torunia, darmowej promocji Torunia na antenie ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Apeluję do społeczeństwa polskiego. Rozsądnie, mądrze wybierajmy ludzi, którzy będą nas reprezentować w parlamencie.